5 przez 3 i 56 przez 3 w pogórzu gmina Osakowa. Co to jest? Czy można pokazać? Planujemy. Ja nie wyświetlę, bo ja się nie podłączę w tej chwili, ale ja postaram się słownie Państwu odpowiedzieć. To znaczy planujemy zakupić dwie działki w miejscowości Pogórze. One są częściowo przeznaczone na chwilę obecną pod usługi mieszkaniowe oraz pod zieleń publiczną. Fragment pod drogę. Suma powierzchni tych dwóch działek to jest około 1,8 hektara w Pogórzu. Z przeznaczeniem oczywiście na realizację jakichś celów publicznych gminy Kosakowa. A jaki cel publiczny tam przewiduje? My jeszcze dokładnie nie sprecyzowaliśmy, co tam dokładnie ma być. Bardzo poważnie myślimy o szkole. Natomiast na chwilę obecną chcemy po prostu pozyskać takie nieruchomości do naszego zasobu, a później, że tak powiem, dokładnie planować. To jest przy tej ulicy Dorsza, tak? Tak, to jest skrzyżowanie ulicy Dorszej i ulicy Wiejskiej. To jest dokładnie skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i Dorsza. Biedny ten losiek. Z każdej strony go tam, wiesz, męczą. Panie Antoni, ja bym też chciał, żeby tak męczył. A jaka cena zakupu? Panie Radny, na chwilę obecną jakby nie mogę tak dokładnie powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się opierać na wycenie rzeczoznawcy. Panie Wójcie, a kto tak z radnych tak napuścił pana na wykup tej ziemi? Nikt. Potrzeba? Nikt. A dlaczego możemy się domyślać? A czemu panie radny, ja jako wójt podejmuję cały szereg różnego rodzaju inicjatyw. Taki mąciciel, nie? A panie wójcie, to tam jest, rozumiem, że gmina jest jakby dogadana z właścicielami i chcemy to kupić. Tak, fizycznie chcemy to kupić, oczywiście. No. A oni chcą sprzedać. Tak. Panie radny, tylko tak kończąc, nikt mnie oczywiście nie namawia, mówię, ja jako wójt podejmuję cały szereg różnych inicjatyw i gospodarczych, i z gospodarki nieruchomościami. Podjąłem rozmowę już jakiś czas temu, no i w tej chwili chcielibyśmy je po prostu gdzieś finalizować. Ja mam pytanie, można? Proszę. Cel oczywiście jest jednoznaczny, bo potrzeba szkoły tam jest. Mówię o szkole, już nie mówiąc o ośrodku, o przychodni. Ale czy nie lepiej by było spróbować, a może były takie negocjacje o nabyciu podobnego terenu, a nawet połowę mniejszego, po drugiej stronie kościuszki od przedszkola. Tam jest niezabudowany teren. Jakkolwiek on jest na pewno droższy, bo to jest zabudowa wielorodzinna, niż tutaj jednorodzinna, więc to rzeczoznawca na pewno też inaczej wyceni, ale tam jest o 500 metrów bardziej w centrum osiedla Pogórza. I teren byłby lepszy być może tu i tu, bo tu przychodnia, a tam szkoła, no to już jest kwestia dyskusyjna, bo to kosztuje. A jednocześnie nie wiem, czy nie warto by było porozumieć się z tym panem czy właścicielem, który tutaj mocno protestuje, graniczy z przedszkolem budowanym, i tam wykupić tylko, załóżmy, pół hektara, bo pół hektara tam przy przedszkolu już by było, czyli łącznie na szkołę hektar. Hektar to jest tyle, co jest szkoła w Pogórzu, nawet nie cały hektar, a tam, jak widać, jest przestronnie. I byłoby to mniejszym kosztem być może, nie? No może większym kłopotem, bo tam jest trudno się dogadać, ale można takie coś rozważać. Ja już od razu odpowiem, to znaczy tej działki po drugiej stronie ulicy Kościuszki nie braliśmy raczej pod uwagę. Braliśmy pod uwagę jakby dwie lokalizacje, tu przy przedszkolu i tą lokalizację, o której w tej chwili mówimy. Natomiast niezależnie, którą lokalizację byśmy wzięli, to według naszych wyliczeń potrzeba powierzchni około 1,5 hektara. No to już nie tylko na szkołę, rozumiem. Głównie. Jeżeli popatrzymy sobie na działkę szkoły w Pogórzu, to na samej tej działce działka ma około hektara i nie ma tam żadnego boiska. To boisko jest po drugiej stronie, na drugim hektarze. Czyli boisko plus szkoła to jest w tym przypadku około 2 hektara. Szkoła podstawowa w Kosakowie, ta część, że tak powiem, edukacyjna plus zaplecze, że tak powiem, sportowe, to jest około 1,7 hektara.
to w Dębogórze ma według mnie działkę powyżej 2 hektarów, ale jest no dosyć taką rozłożystą, że tak powiem, placówką. Także żeby zrealizować jakby kwestię budynku oświatowego, już nie mówiąc o czymś innym, to potrzebujemy powierzchni około 1,5 hektara albo większej. Czyli na samą szkołę. Nie, ja tego nie przesądzam. Szanowni Państwo, ja tego absolutnie nie przesądzam, bo my odnośnie ośrodka zdrowia też bardzo poważnie rozważamy, bo też mamy jeszcze między innymi rezerwę przy ulicy Kościuszki pod przedszkolem. To też jest 2,5 tysiąca metrów rezerwy. Być może tam ośrodek zdrowia też zlokalizujemy. Natomiast te działki, o których tutaj dzisiaj mówimy, chcemy przeznaczyć głównie na realizację celów publicznych. Celów publicznych no, w gminie Kosakowo jest cała masa. Szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia, pomoc społeczna. O świetlicach sołeckich może nie mówię, bo nie wiem, czy w Pogórzu taka takowa byłaby potrzebna, ale tych potrzeb, że tak powiem, społecznych i usług publicznych jest cały szereg, więc te działki, które chcemy kupić, to są konkretnie pod realizację usług publicznych. Czy w związku z tym w projekcie studium ten teren, który tutaj obecny pan, który był przy przedszkolu, pozostanie taki, jak jest, czy będzie nadal jako usługi? Jako usługi. Nadal jako usługi. Okay. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Mam właśnie pytanie. A Panie Wójcie, Pan mówił, że przy tym przedszkolu, tam teren rezerwowaliśmy w uchwale podejmowanej, tam na 32 hektary taki plan. I między innymi Pan sugerował, że tam teren jest potrzebny pod przedszkole. Nie przedszkole, tylko szkołę. Przy tym przedszkolu. Tak. I jest nieaktualne w tej chwili? Jeszcze aktualne. Też jest aktualne? Też aktualne. Ale to dlatego, że zgodnie ze strategią rozwoju gminy Kosakowo, w gminie Kosakowo oprócz tego, że powinniśmy zabezpieczyć miejsce na szkoły podstawowe, to powinniśmy coraz bardziej poważnie myśleć o szkole średniej. To znaczy uważamy, że w docelowym rozwoju, jeżeli gmina Kosakowo, nie wiem za ile lat będzie miała 30-40 tysięcy mieszkańców, to uważamy, że powinna tu się pojawić przynajmniej jedna szkoła średnia. Oczywiście ona jest wtedy jeszcze nie organizowana przez gminę, tylko przez powiat. My już ze starostą takie bardzo wstępne gdzieś rozmowy mieliśmy. To oczywiście wymagało, że tak powiem, i pobudowania budynku, i zapewnienia całej edukacji na poziomie szkoły średniej, ale uważam, że w planach jest sobie gdzieś taką rezerwę powinniśmy jednak mimo wszystko przeznaczyć. Ale ten teren, co w Kosakowie był kupiony 6 hektarów, to między innymi na cele oświatowe. Tak, to jest cały na cele oświatowe. Tam wpisuje się ta szkoła średnia. Ja też nie. Tak cały myślę, to znaczy, sądzę, że powinna być szkoła średnia. Ale nie tutaj, to znaczy nie w tym miejscu. To znaczy ta działka, gdzie jest były gimnazjum, obecnie szkoła podstawowa w Kosakowie, to jest duża działka. Ale kiedyś były założenia takie, że oczywiście tam miał powstać stadion lekkoatletyczny i być może on kiedyś w takiej bądź podobnej formie powstanie, bo też jest dosyć duże zainteresowanie tego typu obiektami. Natomiast my myślimy bardziej, żeby szkoły, oczywiście w dalszej też perspektywie, szkoły w Kosakowie rozbudować. Robimy też analizy różnych wariantów rozbudowy tej szkoły i bardziej myślimy, że na tej działce tutaj w Kosakowie, ta szkoła w Kosakowie powinna być za ileś lat rozbudowana, o ileś dodatkowych oddziałów, plus powinien powstać duży obiekt sportowy, który też miałby dosyć duże zapotrzebowanie, a szkoła średnia raczej po prostu w innej lokalizacji. Czyli w kierunku takiej szkoły sportowej, żeby to była szkoła. Ja nie chcę mówić, że to ma być szkoła sportowa, bo ona się wtedy od razu kojarzy z tym, że jest jakby ograniczona dla wybranej liczby, że tak powiem, uczniów, bo którzy jest mają... rejonizacja. Ale nie, bo mówiąc jakby szkoła sportowa, to mówimy tak, że to jest szkoła dla dzieci, że tak powiem, o wybitnych jakichś tam osiągnięciach sportowych. Ja nie chciałem tego kategoryzować. Raczej ja bym chciał to bardziej traktować, że to będzie nasza szkoła podstawowa, duża szkoła podstawowa w Kosakowie z wielofunkcyjnym obiektem sportowym, gdzie byłby basen, duża hala sportowa oraz duży stadion. Stadion to może oczywiście zbyt szumnie powiedziane, ale jakiś taki mini stadion lekkoatletyczny, gdzie byłaby... Coś takiego jak w Rumi jest stadion Mosierowski. On by w zupełności coś takiego by wystarczyło. To za pieniądze unijne i to zbudowanie. Jest dużo programów. To znaczy jest dużo programów i mnie tutaj dużo środowisk już namawia, żeby zrobić chociaż samą dokumentację, bo są programy typu, nie wiem, Sportowa Polska, czy programy unijne, które jakby preferują sport lekkoatletyczny, gdzie można na to finansowanie pozyskać, tylko faktycznie trzeba mieć dokumentację plus wkład własny i coś takiego można zrobić. To super. Okej. Czy, że tak powiem, temat terenów
cele publiczne jest już wyczerpane. Możemy uznać, że... A skąd pan weźmie pieniądze? Od tego zaczyna zacząć. To będzie dopiero budżet. W następnej uchwale. Z dzierżawy, panie Antonie, z Kosakowa. Z dzierżawy tej drogi. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działek 55/3 i 56/3 w obrębie Pogórze gmina Kosakowa? Kto z państwa radnych jest za? 2, 4, 5, 6. Ja jestem przeciw. 6 za, 1 głosem przeciw. Pozytywnie zaopiniowaliśmy. No to się tak cudzą własnością fajnie dzieli. Jak się nie ma własności. Ale przecież już nic nie mógł. Przecież nie chcemy. Ale my przecież kupujemy dane. Tak, ale ten kupujemy. Proszę panią, na jaką cenę? Specjalnie blokuje się, żeby nie można. Ale ja nie dyskutuję z panią. To nie ta komisja, przepraszam. Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego punktu. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. To jest zaczynamy.